Jak po świętach zrzucić nagromadzony tłuszczyk i zgromadzone pracowicie kilogramki? Trzeba ćwiczyć. Ale jak? Ha! W internecie przeczytałem artykuł o 5 najmodniejszych treningach, które obowiązywać będą w tym roku. Obowiązywać! Notujemy. Fit ballet, strala yoga, HIIT, tabata oraz slow jogging. Nazwy modnych na ten rok treningów brzmią trochę jak nazwy nowych chorób wenerycznych, ale nimi nie są. Można bezpiecznie szaleć. I tak, człowieku, jeśli podnosisz pompki, robisz hantle czy tam odwrotnie, pływasz, jogingujesz bez aplikacji, która przelicza ile, kiedy i jak przebiegało biegnięcie, to trzeba jasno powiedzieć, przyjacielu, słoma ci wystaje ze spodenek gimnastycznych. I spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteś wąsatym Januszem fitnessu, Władysławem sprawności fizycznej, Mieczysławem kondycji, Marianem wydolności i masz suche, popękane mentalnie pięty. Twój martwy ciąg is dead, nie żyje. Dlaczego? Bo nie dość, że uprawiasz niemodny fitness, to jeszcze w przestarzały sposób i pewnie jeszcze w kostiumie z zeszłego roku. A fuj, niemodny grząsiu. To tak jakbyś, jakbyś puścił potężnego, donośnego, toksycznego bączura, witając się z królową na uroczystej kolacji i oglądał się z oburzeniem do tyłu i robił angielską słowę. Hu, hu, kto, kto? Tak, kochaninki, zumba, prymitywny Nordic Walking to zgniła, niemodna przeszłość. Ale z drugiej strony taka zmienna moda na ćwiczenia ma też swoje zalety, bo sama pogoń za modą potrafi zgubić ci kilogramy ze zmartwienia, że nie nadążasz. No, nadąż, człowieku, nadąż, please.